Hejka, ja jestem Gabi i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kilkoma nowościami dotyczącymi majowego update'u w Brawl Stars. Wcześniej zapowiadałam Wam, że do Brawl Stars zostanie dodany karnet zadymiarski, tak zwany Brawl Pass i dzisiaj lepiej się mu przyjrzymy, a w ostatnim odcinku poznaliśmy nowego chromatycznego zadymiarza Gale'a. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmiku, to tutaj Wam podlinkuję. Sporo nowości w nowym update'cie, ponieważ czeka nas remodel Pam, tak więc nie będzie to Pam, którą znamy, będzie wyglądała dużo, dużo lepiej. Tutaj jeszcze macie okazję zobaczyć, jak w grze będzie wyglądać Pam. Wydaje mi się, że śrubki też są całkiem inne. No, całkiem fajnie to wygląda, mega dopracowane. Kolejna postać w grze dostanie swój głos, jest to Daryl. I właśnie teraz razem ze mną możecie go posłuchać. Yo ho ro! Całkiem niezły robocik. Fajnie jest w końcu usłyszeć Daryla. A jeżeli w grze natkniecie się na Daryla, to właśnie taki dźwięk usłyszycie. Okej, robocie okrzyki. Całkiem spoko. Z majowym update'em wiążą się również balanse postaci, ale tego, moi drodzy, jest tak dużo, że nie będziemy tego po kolei opracowywać. Tak więc twórcy gry na pewno nie próżnowali, ponieważ tak wiele zmian wiąże się z dużym nakładem pracy. Ja tylko się cieszę. A żeby nie trzymać Was dłużej w niepewności, przejdziemy sobie do karnetu zadymiarskiego. Tak jak już Wam wcześniej wspominałam, jego koszt to 170 gemów. Będzie jednak istniała możliwość kupienia większego pakietu, który jest wart 250 gemów. Pakiet ten zawiera o 10 poziomów więcej niż zwykły Brawl Pass, ale może zobaczmy w końcu, jak będzie wyglądał Brawl Pass. Okej, jak widzicie na samym starcie, jeżeli kupimy Brawl Pass, dostaniemy Mega Boxa, tak więc całkiem spoko. Jak widzicie, ta ścieżka postępu jest podzielona na poziomy. Jak widzicie, do poziomu 11 musimy zdobyć 400 tokenów i na każdym poziomie odbieramy nagrodę darmową, która jest związana z postępem gry, natomiast nagrody w Brawl Passie odblokowywane są co 2 poziomy. Na filmie też dokładnie widać, że możecie odblokować dany poziom nie tylko przez granie, ale przez wykupienie za gemy, co nie jest do końca fajne, ale jeżeli tak dużo nie gracie, możecie zawsze skorzystać z innej formy. Jak widzicie, w darmowych nagrodach przewijają się gemy, pieniążki, zwykłe boksy oraz big boksy. Później zaczynają się nam pojawiać sukcesywnie punkty mocy oraz mega boksy. Natomiast w wykupionym Brawl Passie dużo wcześniej pojawiają nam się lepsze nagrody i zazwyczaj mają one większą wartość niż nagrody znajdujące się na darmowym karnecie. 30 poziom, moi drodzy, związany jest z tym, że dostajemy nową postać, czyli nie tak jak mówiłam Wam wcześniej, że prawdopodobnie będzie to ostatni poziom, ponieważ już na 30 poziomie dostajemy Gale'a, więc całkiem spoko. I przy 30 poziomie w Brawl Passie skumulowane jest troszkę więcej nagród i wraz ze wzrostem poziomu w karnecie następuje taki trend, że macie 3 poziomy z nagrodami, 1 poziom przerwy, 3 poziomy z nagrodami i tak cały czas. I co najważniejsze, moi drodzy, w Brawl Passie możecie odblokować piny, którymi później możecie się posługiwać na czacie w grze. Całkiem spoko. Wszystkie piny dostępne w Brawl Passie są to piny do Gale'a, w związku z tym, że ta postać jest gwarantowana w Brawl Passie, tak więc całkiem spoko. Jak widzicie, od 46 poziomu możemy tutaj zobaczyć kumulację nagród, ponieważ za każdy kolejny poziom dostaniecie super nagrodę. Jestem mega ciekawa, czy tak będzie do samego końca. Jak widzicie, tutaj przylatują nam wszystkie poziomy. No i zobaczcie, jakie te nagrody są mega wypasione. Mega boksy, bardzo dużo punktów mocy do postaci. No i tak jak się spodziewałam, do samego końca karnetu nagrody występują co każdy poziom w Brawl Passie, a na samym końcu, moi drodzy, czeka na nas skin do Gale'a. Merchant Gale, czyli po polsku taki kupiecki Gale, kupiec Gale. Niestety nie możemy zobaczyć całego skina, widzimy jedynie fragment, ale jak widzicie, w Brawl Passie nie tylko dostaniecie nową postać, ale również skina do niej. Oczywiście, jeżeli odblokujecie 60 poziom Brawl Passu. Cały czas nad tym pracują, więc karnet może ulec zmianie. Dodatkowo mamy zakładkę questów, w której mamy, moi drodzy, misję. Przykładowo zostało pokazane wyzwanie związane z wygraniem na wielkiej grze, za które dostaniecie 100 żetonów. Co dowiedziałam się jeszcze od Supercella, to to, że będą małe questy za 100 żetonów, średnie za 200 oraz duże za 500. Dwa małe questy będą się pojawiać codziennie i będą trwać 24 godziny, natomiast questy średnie i duże będą się pokazywać we wtorek oraz w piątek. Jeżeli wykupicie Brawl Pass, to dodatkowo będziecie mieli questy za 200 oraz za 500 żetonów. Mega się cieszę z tych dziennych questów, ponieważ zawsze to jest jakieś wyzwanie w grze. Oczywiście takie wyzwanie, które jest nagradzane, więc mega mi się to podoba. Oczywiście w komentarzu dajcie znać, co sądzicie o karnecie zadymiarskim, jakie są Wasze spostrzeżenia na przykładowe nagrody. Dajcie znać, czy
planujecie zakupić Brawl Pass przy nowej aktualizacji, bo wydaje mi się, że ja z czystej ciekawości go kupię. To by było na tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o pogadankę. Myślę, że przejdziemy sobie jeszcze do gry i zagramy sobie jakąś gierkę. I na sam początek wydaje mi się, że zagramy Darylem, który jeszcze nie ma swojego głosu, ale już niedługo z nową aktualizacją go dostanie. Jesteśmy, moi drodzy, już w grze. Jak widzicie, gram jednym ze swoich klanowiczy, Klekotem. Serdecznie go witam na odcinku. I moi drodzy, jeżeli wy chcielibyście ze mną zagrać na odcinku, to już teraz zapraszam was do zadymiarzy Gabi. Później wam pokażę znacznik klubu. Okej, tutaj sobie dobrze poradziliśmy na sam początek. Myślę, że tutaj niech Klekot obija, a ja pójdę po tą skrzynkę, ponieważ skrzynka mi się przyda. Ej, powiem wam szczerze, że ten Daryl jest potężny. On na blisko atakuje mega, mega dużo. Mój piekarski skin mega mi się podoba. Tutaj się wbiłam na kogoś bardzo mocnego. Nie wiem, jakim cudem udało mi się uciec przed tym Jackie. Ale oni są potężni, moi drodzy. Udało się pokonać Jackie. Ona nie była zbyt tutaj mądra, nie zagrała za dobrze. Bibi też jest nasza. Moi drodzy, zobaczcie, mamy aż 13 power cubów, więc wydaje mi się, że my tutaj tą gierkę rozgromimy. O, właśnie, tutaj wiedziałam, że ktoś jest. Ale moi drodzy, oni nie mają żadnych power cubów, więc my to już mamy wygrane. Jessie mnie nie widziała, więc ja ją sobie pokonam. I został nam jeszcze jeden koleżka. Brawo! Ja nie musiałam tutaj kompletnie interweniować, Klekot super sobie poradził. I tak jak wam już wspominałam, jeżeli chcielibyście zagrać ze mną na odcinku, tutaj macie mój klub Zadymiarze Gabi, który jest otwarty. Co kilka dni wyrzucam nieaktywnych graczy, tak więc serdecznie was zapraszam. I kolejną naszą gwiazdą, która zostanie zmieniona, jest Pam. Tutaj widzicie jeszcze jej stary wygląd, ale ja już nie mogę doczekać się nowego, tak więc weźmiemy sobie Pam i jeszcze nią zagramy na duo. Jak widzicie, Klekot został przy Spike'u, wydaje mi się, że bardzo lubi nim grać, więc na to mu na pewno pozwolimy. A my na starcie mamy bardzo dużo skrzynek i pierwszego tutaj już wroga, którego powinniśmy pokonać. Jakbym coś trafiała, to by było lepiej. Okej, mamy go, fantastycznie. Dynamite też jest w naszym zasięgu, powinniśmy go tu obijać na pewno. Ale tam u góry też się dzieją jakieś dymy, więc wydaje mi się, że powinniśmy... Brawo! Nie wiem, jakim cudem tam doleciał strzał Klekota, ale super to wyszło. Okej, zobaczymy, co tu się dzieje na środeczku. Jak widzicie, my mamy bardzo dużo power cubów, więc możemy tutaj rządzić. Ale jak widzicie, Nick na samym początku nie chce z nami walczyć. I kompletnie im się nie dziwię, muszę wam powiedzieć. O, niestety tutaj Bartka straciliśmy, więc ja powinnam obijać innych. I uciekać tutaj, żeby cuby zostały dla mnie. No niestety, chciałam je tutaj jakoś ocalić, ale się nie udało. Tutaj oczywiście naszą budkę nam zniszczą do leczonka. Dobra, i tutaj mamy koleżkę, który nam wskoczył. Nice, udało nam się go pokonać, znakomicie. Więc ten Dynamite powinien teraz pójść tutaj naszym łupem. Dobra, tutaj nasi przeciwnicy sobie z nim poradzili. O kurczaki, Frank jest, uwaga. Udało mi się uciec, super. Jest też Jim w krzakach, to widziałam. Musimy się uleczyć szybciutko. Szybciorem leczonko. Dobra, Jean została złapana w pułapkę, nice. I został nam już tylko Frank, tak więc lecimy do niego. Wiem, że on tym ultem teraz nas próbuje tutaj coś zrobić. Ale jak widzicie, on czeka na Jean. Dobra, no ale my mamy dość sporą przewagę cubów, więc powinniśmy go teraz rozwalić. Jakim cudem on mnie tak trafił, nie wiem. Ale jak widzicie, na szczęście Pam ma dość spory zasięg i udało mi się go złapać. Druga gierka wygrana. Dziękuję Bartkowi bardzo za udział w odcinku. Was oczywiście zapraszam do mojego klubu i do tego, żebyście w komentarzach pisali swoje spostrzeżenia dotyczące nowego update'u dodanego do gry Karnetu oraz czego tam chcecie. Dzisiaj powiedziałam wam troszkę więcej na temat Karnetu Zadymiarskiego, który zostanie dodany do Brawl Stars. Zobaczyliśmy remodel do Pam oraz poznaliśmy głos Daryla. Jeżeli lubicie słuchać o nowościach Brawl Stars, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, wystarczy, że zejdziecie na dół, wciśniecie czerwony przycisk subskrybuj, a obok niego malutki dzwoneczek. Jak zawsze zapraszam was do opisu tego filmu, gdzie znajdziecie linki do mojego Instagrama oraz TikToka, na które serdecznie was zapraszam. A na dzisiaj, moi drodzy, będę się już z wami żegnać. Trzymajcie się, pa pa!